Żyjemy w czasach eksplozji informacji. Od lat 80. XX wieku wolumen zgromadzonych na świecie danych podwaja się co 2-3 lata. Podobnie ilość danych przesyłanych i całkowita moc obliczeniowa procesorów. Dla porównania, wielkość gospodarki światowej, mierzona globalnym PKB, podwaja się co 20-30 lat, a więc rośnie o cały rząd wielkości wolniej. Dlaczego tempo wzrostu gospodarczego nie jest w stanie nadążyć za dynamiką informacji? Czy kiedyś będzie? Jak będzie wyglądał wtedy świat. Od lat 50. XX wieku jako dwa kluczowe czynniki wytwórcze w gospodarce przyjmuje się kapitał i pracę. Oba te czynniki są niezbędne, by wytworzyć wartość dodaną. Taki opis gospodarki, ugruntowany w literaturze ekonomicznej przez późniejszego laureata Nagrody Nobla, Roberta Solowa, jest bardzo pożyteczny, jednak mocno uproszczony, przez co czasem domaga się rozszerzeń. Przykładowo, kiedy mówimy o produkcji rolnej, naturalnym jest rozszerzenie katalogu czynników wytwórczych o ziemię. Kiedy mówimy o zaawansowanej technologicznie produkcji przemysłowej lub usługach. Konieczne jest natomiast wyodrębnienie wkładu kapitału ludzkiego. Są to bowiem działalności wymagające specjalistycznych kompetencji, których nie da się zastąpić pracą niewykwalifikowaną. W latach 70. XX wieku, bezpośrednio po kryzysie naftowym, ekonomiści zrozumieli, że istotną rolę w procesie produkcyjnym pełnią także surowce naturalne w szczególności energetyczne jak ropa, gaz czy węgiel. Pierwszą reakcją środowiska była próba włączenia ich do funkcji produkcji jako dodatkowego czynnika wytwórczego na równi z kapitałem i pracą. Tak powstał m.in. szeroko cytowany model DHSS od nazwisk autorów Dasgupta, Hill, Solow i Stiglitz. W dłuższym okresie podejście takie straciło jednak popularność. Dziś widzimy bowiem, po pierwsze, że zamiast surowców energetycznych do analiz powinniśmy raczej brać energię ogółem, Także te wytworzone w elektrowniach atomowych lub ze źródeł odnawialnych. Po drugie, widzimy też, że energia jest raczej korelatem działalności gospodarczej niż nakładem biorącym udział w procesach produkcyjnych niezależnie od nakładów kapitału. Co więcej, tę samą wartość dodaną możemy wytworzyć w mniej lub bardziej energooszczędny sposób. W latach 80. XX wieku rozpoczęła się rewolucja cyfrowa. Technologie teleinformatyczne, ICT, stały się technologiami powszechnego zastosowania i zaczęły być wykorzystywane coraz powszechniej, zmieniając zarówno procesy wytwórcze w przedsiębiorstwach, jak i sposoby spędzania wolnego czasu. Kolejne etapy rewolucji cyfrowej definiowały wprowadzone do użytku w kolejnych dekadach komputery osobiste, telefony komórkowe, internet, smartfony. Oprócz tego, że każde z nich z osobna niesie dużą wartość dla końcowego odbiorcy, Potrafią one ze sobą współpracować. Dzięki temu są źródłem dodatnich sprzężeń zwrotnych, wspólnie prowadząc do wykładniczej eksplozji informacji. Dynamika tej eksplozji jest tak duża, że większość danych wytworzonych kiedykolwiek przez ludzką cywilizację powstała w ciągu ostatnich 10 lat. Jak jednak uchwycić przełożenie rewolucji cyfrowej na procesy produkcyjne? Wspomniany już noblista Robert Solow. Wypowiedział w 1987 roku popularne do dziś zdanie. Erę komputerów można dziś dostrzec wszędzie z wyjątkiem statystyk produktywności. I choć od tego czasu w statystykach produktywności dokonał się duży postęp, pewne ziarno prawdy pozostaje obecne w tym zdaniu do dziś. Pierwszym krokiem w stronę zrozumienia wpływu rewolucji cyfrowej na produktywność gospodarek było wyodrębnienie kapitału ICT jako czynnika wytwórczego odrębnego względem tradycyjnego kapitału. Dodatkowo wyodrębniono także oprogramowanie komputerowe i bazy danych, które wraz z nakładami na badania i rozwój zaklasyfikowano jako produkty własności intelektualnej. Drugim krokiem było zrozumienie, że technologie cyfrowe jako narzędzia w rękach człowieka mogą też po prostu podnosić produktywność pracy. Można też spróbować uwzględnić dane jako czynnik wytwórczy bezpośrednio w funkcji produkcji. Podejście takie zaproponowali m.in. Jones i Tonetti w artykule opublikowanym w 2020 roku w American Economic Review. Z jednej strony, podejście takie może się wydawać naturalne. Większy dostęp do danych wiąże się przecież z wyższą produktywnością. Z drugiej strony jednak, czy na pewno jest to uprawnione, a może z danymi jest podobnie jak z energią to znaczy, są one korelatem działalności gospodarczej, a nie niezależnym czynnikiem wytwórczym. Zwłaszcza, że tę samą wartość dodaną można wytworzyć w sposób mniej lub bardziej oszczędny pod względem zapotrzebowania na dane. Może więc prawdą jest, jak się czasem mówi, że data is the new oil. Dane są nową ropą naftową. Michio Kaku. Fizyk teoretyk, futurysta i autor bestsellerowych książek popularyzujących naukę, stwierdził, że poziom rozwoju cywilizacji można zmierzyć na dwóch wymiarach: energii i informacji. Myśl tę można przenieść także na grunt ekonomii. Ma to miejsce w sformułowanym przeze mnie modelu hardware software. Zastępuje w nim tradycyjne czynniki produkcji, takie jak kapitał i praca, szeroko rozumianym hardwareem i softwareem. W skład hardware'u wchodzi wszystko to, co wykonuje pracę w sensie fizycznym, wydatkując energię. Może to być praca fizyczna człowieka, ale też praca maszyn, które zwyczajowo wliczamy do czynnika kapitału. W skład software'u wchodzi natomiast wszystko to, co dostarcza hardware'owi informacji, a więc danych czy kodu opisującego, co i jak ma być wykonane. Może to być praca umysłowa człowieka. Ale także gotowy kod programu komputerowego lub algorytm sztucznej inteligencji potrafiący się samodzielnie uczyć. To, co odróżnia model hardware-software od zwyczajowego modelu z kapitałem i pracą, to założenia dotyczące relacji między hardware'em i softwarem. Zakłada się mianowicie, że poszczególne nakłady w ramach hardware'u czy software'u są wzajemnie substytucyjne, a więc mogą się relatywnie łatwo zastępować. Hardware i software są natomiast względem siebie komplementarne. Ponadto każdy z nich jest niezbędny w produkcji. Aby wytworzyć wartość dodaną, konieczne jest nie tylko, żeby w sensie fizycznym coś zrobić, ale też trzeba wiedzieć co. Chaotyczna praca bez żadnej instrukcji nie jest produktywna. Same instrukcje bez ich wdrożenia też nie. Patrząc przez pryzmat modelu hardware-software, Historię postępu technologicznego w skali globalnej można zobaczyć jako sekwencję innowacji zwiększających albo naszą zdolność wykonywania użytecznej pracy, albo też naszą umiejętność przetwarzania informacji. W historii ludzkości było kilka kluczowych rewolucji technologicznych, kiedy skokowo wzrastała ilość dostępnej energii lub danych. Około 10 tysięcy lat temu na obszarach dzisiejszego Bliskiego Wschodu miała miejsce rewolucja agrarna. Kiedy to człowiek po raz pierwszy udomowił niektóre gatunki roślin, jak na przykład pszenicę, soczewice czy jęczmień. W porównaniu do łowiectwa i zbieractwa, rolnictwo dostarczało człowiekowi znacznie więcej możliwych do spożycia kalorii energii w przeliczaniu na jednostkę powierzchni. Dzięki temu możliwe było wyżywienie dużo większej populacji. Mniej więcej w XV wieku w Europie miała miejsce natomiast rewolucja naukowa, kiedy to człowiek sformował zbliżoną do współczesnej metodę naukową. W oparciu o dane empiryczne zaczęto systematycznie testować hipotezy, teorie stały się bardziej sformalizowane, coraz powszechniej zakładano uniwersytety, a dzięki wynalazkowi druku informacja łatwiej się rozchodziła. Na przełomie XVIII i XIX wieku w Anglii rozpoczęła się rewolucja przemysłowa. Maszyny parowe, a następnie silniki wewnętrznego zapłonu i elektryczność były sposobem, by opanować znacznie większe ilości energii niż było to dotąd możliwe. Z kolei rozpoczęta mniej więcej w latach 80. XX wieku rewolucja cyfrowa pozwoliła oddzielić przetwarzanie, gromadzenie i transmisję informacji od możliwości poznawczych ludzkiego mózgu. W ciągu tych około 40 lat niemal cała dostępna ludzkości informacja została zdigitalizowana, a coraz więcej procesów wytwórczych zostało zautomatyzowanych, tak by mogły się toczyć bez udziału człowieka. Rewolucja agrarna oraz przemysłowa skokowo poprawiły dostęp do energii którą można przekuć w produktywną pracę. Były to rewolucje hardware'owe. Rewolucja naukowa i cyfrowa stokowo zwiększyły natomiast tempo, w jakim ludzkość jest w stanie zdobywać, przetwarzać i przekazywać informacje. Były one więc software'owe. Rewolucja przemysłowa zastąpiła pracę mięśni ludzkich pracą maszyn. Rewolucja cyfrowa zastępuje pracą maszyn pracę ludzkiego mózgu. Przejdźmy teraz ze skali makro na skalę mikro i wyobraźmy sobie jakieś konkretne zadanie do wykonania. Wykonanie zadania wymaga realizacji pewnych fizycznych czynności, co może zrobić hardware, zgodnie jednak z określonymi instrukcjami, których dostarcza software. Powiedzmy, że mamy do wykopania dół pod fundament domu. Jest to zadanie konceptualnie dość proste, choć wymagające dużego nakładu energii. Od przemieścić określoną ilość ziemi z miejsca na miejsce. Jak można to zrobić? Po pierwsze, możemy wykopać ten dół gołymi rękami, ewentualnie łopatą. Wtedy zarówno pracę fizyczną, jak i umysłową, zarówno hardware, jak i software dostarcza człowiek. Przez tysiąclecia była to jedyna dostępna technologia kopania dołów. Dziś dół możemy jednak wykopać również koparką. Wtedy pracę fizyczną wykonuje maszyna. Człowiek dostarcza jedynie instrukcji, co robi, pociągając za odpowiednie dźwignie. W erze cyfrowej pojawia się jednak dodatkowa możliwość. Dół może wykopać koparka autonomiczna. Wystarczy jej podać parametry dołu, który ma wykopać, a sekwencję wbici i przemieszczeń łyżki wykona już sama. W tym przypadku zarówno hardware jak i software jest już dostarczane przez maszynę. Stolno przechowywać i uruchamiać swój kod. A teraz wyobraźmy sobie, że chcemy rozwiązać jakiś problem optymalizacyjny. Na przykład oszacować linię regresji, wybrać najszybszą trasę przejazdu, skonstruować możliwie rentowny, ale i bezpieczny portfel inwestycji, albo jak najlepiej zagrać w szachy. W przeciwieństwie do kopania dołu, jest to zadanie niewymagające dużego nakładu energii, natomiast trudne w warstwie przetwarzania danych. Jak można to zrobić? Po pierwsze, problem możemy spróbować rozwiązać w pamięci, ewentualnie rozpisać na kartę lub poszukać rozwiązania w książkach. Wtedy zarówno pracę fizyczną, jak i umysłową wykonuje człowiek. I znów przez tysiąclecia była to jedyna dostępna technologia. Nawet rewolucja przemysłowa tu nie pomogła, gdyż dostarczyła nam ona raczej koparek niż maszyn liczących. Dziś możemy jednak w rozwiązywaniu problemu posłużyć się komputerem. Możemy dokonać zautomatyzowanych obliczeń, zaprojektować i zaprogramować symulacje numeryczne, albo przeszukać internet w poszukiwaniu, w nadziei, że ktoś może rozwiązał to już wcześniej. Wtedy fizyczną pracę związaną z obliczeniami wykonuje komputer, bazując jednak w zdecydowanej części na wynikach pracy umysłowej człowieka. Na obecnym etapie ery cyfrowej otwiera się jednak nowa możliwość. Niektóre problemy optymalizacyjne może mianowicie rozwiązać gotowy program, np. algorytm sztucznej inteligencji, z minimalnym jedynie wkładem człowieka. W tym przypadku zarówno hardware'u, jak i software'u dostarcza już maszyna. Zastąpienie pracy człowieka pracą maszyny w warstwie hardware'owej nazywamy mechanizacją. Mechanizacja procesów produkcyjnych, mająca miejsce od czasów rewolucji przemysłowej, wiąże się z dużym wzrostem produktywności, a efekt jest szczególnie widoczny w przypadku zadań wymagających wydatkowania dużych ilości energii, jak na przykład kopanie dołów. Zastąpienie pracy człowieka pracą maszyny w warstwie software'owej nazywamy natomiast automatyzacją. Ma ona miejsce od czasu rewolucji cyfrowej i także wiąże się z dużym wzrostem produktywności. Tym razem jednak efekt jest szczególnie widoczny w przypadku zadań wymagających przetwarzania dużych ilości danych, jak na przykład rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych. Dziś umysł ludzki absolutnie nie może równać się z algorytmem Google Maps w, znajdowaniu, w zadaniu znajdowania optymalnej trasy, ani z DeepMind AlphaZero w grze w szachy. To, co wyróżnia algorytmy sztucznej inteligencji od innych form komputerowego kodu, to umiejętność uczenia się, czyli samodzielnego poprawiania swojej efektywności. Alternatywną nazwą dla sztucznej inteligencji jest zresztą uczenie maszynowe. Algorytmy te uczą się na podstawie danych. Im więcej dostaną one danych, im więcej dane te będą zawierały wartościowych informacji, tym lepiej algorytm będzie sobie radził z zadaniem. Istnieje sporo analogii między uczeniem się człowieka, a uczeniem maszynowym. Nawiasem mówiąc, uzasadnia to też, dlaczego rewolucja cyfrowa jest tak ważnym krokiem milowym rozwoju cywilizacji. Tak jak przez większą część XX wieku rozwój ciągnięty był przez akumulację kapitału ludzkiego, postępy w edukacji i włączanie kolejnych grup społecznych do wykonywania pracy umysłowej i podejmowania decyzji, tak w XXI wieku kluczową rolę zaczyna odgrywać rozwój software'u komputerowego, w tym algorytmów sztucznej inteligencji karmiących się dużymi zbiorami danych i coraz skuteczniej zastępujących człowieka w zadaniach obliczeniowych i decyzyjnych. Konstrukcja wielu z tych algorytmów, np. wielowarstwowych sieci neuronowych stosowanych w algorytmach popularnego dziś deep learningu, inspirowana jest zresztą konstrukcją ludzkiego mózgu. Zarówno u człowieka, jak i u algorytmów potencjał uczenia się może być różny. Niektóre zadania możliwe są do wykonania bez żadnego uczenia, tak jak człowiek potrafi oddychać, tak Microsoft Excel potrafi sumować dane i liczyć udziały procentowe od urodzenia. Będzie to robić dobrze, nawet gdy nie dostanie żadnych danych. Inne zadania mogą być wykonywane lepiej lub gorzej. Łatwo dostrzec jednak granicę, której nie sposób przekroczyć. Człowiek potrzebuje odpowiednich danych, by nauczyć się czytać i pisać. Jednak kiedy już w pełni opanuje tę umiejętność, będzie ją wykonywać w określonym tempie i nigdy nie będzie w stanie tego robić szybciej. Podobnie algorytm przy zadanym kodzie nie będzie w stanie pokonać swoich ograniczeń. Na przykład pojedynczy perceptron najprostsza sieć neuronowa, ucząca się klasyfikować obserwacje do dwóch kategorii niezależnie od ilości uczących go danych będzie sobie radzić jedynie ze zbiorami liniowo-separowalnymi. Mamy wreszcie zadania, gdzie potencjał uczenia się jest bardzo duży, a granica możliwości poznawczych nie jest jednoznacznie widoczna. W przypadku człowieka Mówimy czasem o przebłyskach geniuszu i błyskotliwym pomyśle i jest to wtedy, gdy znajduje on rozwiązanie czy nową ideę tam, gdzie dotąd nie widziano szans na postęp. Podobnie zaskakujące bywają czasem rozwiązania generowane przez algorytmy sztucznej inteligencji. Weźmy przykład gry w szachy. Od 1996 roku, kiedy ówczesny mistrz świata Gary Kasparow po raz pierwszy przegrał z programem IBM Deep Blue stało się jasne, że możliwości poznawcze człowieka są niewystarczające w starciu z ogromną i wykładniczo rosnącą mocą obliczeniową komputerów. Nieoczekiwanie ludzkość została jednak zadziwiona po raz drugi, kiedy w 2017 roku algorytm sztucznej inteligencji DeepMind AlphaZero, uczący się wyłącznie na podstawie gry samemu ze sobą, celowo pomijając tomy szachowej teorii wypracowane przez arcymistrzów przez stulecia, zdołał pokonać nie tylko człowieka, ale i dotąd najdoskonalszy w swojej kategorii program szachowy Stockfish. Stu partiach nie ponosząc ani jednej porażki. Zarówno w przypadku uczenia ludzkiego, jak i maszynowego, praktyka czyni mistrza. A na największą wartość dydaktyczną niosą przykłady uczące zawierające dużą ilość unikalnych informacji. Istnieją ważne zadania, w których maszyny dotąd nie zdołały prześcignąć człowieka, jednak są na dobrej drodze, by to osiągnąć. A kiedy się to finalnie stanie, efekty dla gospodarki mogą być ogromne. Na przykład niezawodne prowadzenie samochodu. Czy tłumaczenie tekstu. Kluczową różnicą między człowiekiem a maszyną jest w tym kontekście umiejętność szybkiego przesyłania danych. Co pozwala osiągnąć korzyści skali? Ponieważ przesyłanie danych między ludźmi obywa, odbywa się przez niezmiernie wolny interfejs bałujący na mówieniu i słuchaniu, każdy z nas efektywnie musi uczyć się sam. I na nauczenie się obsługi samochodu czy języka obcego musi poświęcić wiele czasu. Natomiast algorytm sztucznej inteligencji, obsługujący urządzenia połączone siecią szybkich połączeń cyfrowych, uczy się na całej bazie danych naraz. Jak jeden samochód autonomiczny napotka na drodze nietypową sytuację, wymagającą szybkiej reakcji, to tak, jakby wszystkie pojazdy naraz ją napotkały. Z drugiej strony. Jak dotąd algorytmy sztucznej inteligencji są nieporównanie bardziej wymagające od ludzkiego mózgu pod względem ilości danych niezbędnych w uczeniu. Jak początkujący kierowca kilkukrotnie napotka na rowerzystę na wąskiej drodze, będzie miał wyobrażenie, jak się w takiej sytuacji zachować. Pojazdy autonomiczne, aby osiągnąć ten poziom umiejętności, potrzebują tysięcy lub milionów przykładów. W tym sensie człowiek uczy się o wiele szybciej niż maszyna. Z drugiej strony. Urządzenia cyfrowe mają nad nami ogromną przewagę pod względem tempa obliczeń oraz przesyłu informacji, a trwająca dziś eksplozja informacji działa na ich korzyść. Najważniejszym powodem, dla którego mimo eksplozji informacji i wykładniczego wzrostu mocy obliczeniowej procesorów, praca umysłowa człowieka jest nadal niezbędna w gospodarce, a jej dynamika determinuje tempo wzrostu produktywności, jest fakt, że nasza inteligencja jak dotąd nie ma sobie równych w przypadku ogólnikowo sformułowanych zadań z dużą ilością niewiadomych, realizowanych w złożonym, nieprzewidywalnym środowisku, bezprecyzyjnie określonych mierników i celów. To takie właśnie zadania o wiele częściej występują w naturze niż precyzyjnie zdefiniowane zadania realizowane w deterministycznym środowisku, jak na przykład gra w szachy czy zadanie znalezienia najkrótszej drogi. Są one też niezbędnym składnikiem niemal każdego procesu produkcyjnego w gospodarce. A jak będzie w przyszłości? Jak mawiał Niels Bohr, przewidywanie jest trudne, zwłaszcza w przyszłości. Zdania wśród ekonomistów są podzielone. Z jednej strony mamy stanowisko badaczy takich jak Charles Jones ze Stanfordu czy Robert Gordon z Northwestern University, bazujących na obserwacji, że w ciągu ostatnich 40 lat tempo wzrostu produktywności w gospodarce, pomimo rewolucji cyfrowej, nie tylko nie wzrosło, ale wręcz spadło. Ekstrapolując ten trend w przyszłość, sugerują oni możliwość pojawienia się tzw. sekularnej stagnacji, czyli trwałego spowolnienia wzrostu. Z drugiej strony mamy natomiast pogląd technooptymistów, reprezentowanych m.in. przez Erika Brynjolfsona z MIT, którzy zakładają, że obecne spowolnienie wzrostu produktywności ma charakter przejściowy. Kiedy przedsiębiorstwa zaadaptują się do realiów gospodarki cyfrowej, Tempo wzrostu gospodarczego powinno przyspieszyć, a nawet przegonić to, które obserwowane było w USA i w Europie Zachodniej bezpośrednio po II wojnie światowej. Z tym drugim poglądem spójne jest też spojrzenie przez pryzmat modelu hardware-software. Na obecnym etapie rozwoju technologii cyfrowych, software pozostaje w tyle za hardwarem. Jesteśmy więc wciąż w początkowej fazie ery cyfrowej. Ogromne moce obliczeniowe współczesnych komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Na ogół stoją niewykorzystane, a jeśli już, to częściej używane są do renderowania grafiki w grach komputerowych niż rozwiązywania zagadnień naukowych czy sterowania robotami produkcyjnymi. Ogromne zbiory danych dopiero czekają na ich efektywne wykorzystanie, pozwalające podnieść makroekonomiczną produktywność. Algorytmy sztucznej inteligencji, mimo spektakularnych czasem osiągnięć, mają wciąż wąski zakres zastosowań. Niemal każdy proces nawet jeśli jest częściowo zautomatyzowane, wymaga nadzoru przez człowieka. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego, tak by mogło ono zbliżyć się do tempa eksplozji informacji o cały rząd wielkości szybszego, wymaga bowiem pełnej automatyzacji procesów. Automatyzacja częściowa nie wystarczy. Jeśli dane zadanie składa się z 10 kroków, z czego 9 błyskawicznie wykonuje maszyna, ale z 10 trzeba czekać na działanie obsługującego ją pracownika, to całe zadanie i tak będzie zrealizowane w tempie, jakie nadaje człowiek. Skokowa zmiana produktywności dokona się dopiero kiedy zautomatyzowany zostanie ten ostatni, najtrudniejszy krok. Czy jednak pełna automatyzacja faktycznie stanowi przyszłość gospodarek ery cyfrowej? Czy czeka nas zaawansowana faza tej ery? Której cyfrowy software odrobi dystans do hardware'u i przegoni umiejętności człowieka? Znów zdania są podzielone. Osią sporu jest ocena możliwości poznawczych algorytmów sztucznej inteligencji. Czy, a jeśli tak, to kiedy, algorytmy te będą w stanie funkcjonować elastycznie w słabo zdefiniowanym środowisku, przy nieprecyzyjnie zdefiniowanych zadaniach i miarach jakości ich realizacji? Albo przynajmniej realizować cały cykl produkcyjny w firmie, nie czekając na decyzje ludzkich menedżerów, począwszy od nabycia niezbędnych składników, przez montaż, po obsługę sprzedaży. Na razie sztuczna inteligencja jest od tego daleko. Nie zapominajmy jednak, że eksplozja informacji nadal trwa, a tempo podwojenia wolumenu danych czy mocy obliczeniowej procesorów to ledwie 2-3 lata. Jako, że przyrosty się wykładniczo kumulują, przy tym tempie wzrostu za 20 lat. Obie wielkości mogą być 100, a nawet 1000 razy większe. Eksplozja informacji prowokuje do pytań filozoficznych wykraczających daleko poza dziedzinę ekonomii. Czy wskutek postępów automatyzacji powstanie, a potem będzie się stopniowo rozszerzać grupa ludzi całkowicie niezatrudnialnych? Jak będziemy się definiować i znajdować sens życia w świecie, w którym niemal całą pracę wykonują maszyny? Jak dokonywany będzie w takim świecie podział majątku? Czy czeka nas technologiczna osobliwość? Czy powstanie ogólna sztuczna inteligencja o ponadludzkich umiejętnościach w szerokim spektrum zadań, przewyższająca człowieka we wszystkim, co istotne? Czy przejmie podejmowanie wszystkich decyzji i czy człowiek będzie jej w ogóle do czegokolwiek potrzebny? Jaką cenę przyjdzie nam zapłacić za rozwój sztucznej inteligencji i innych technologii cyfrowych? To już jednak temat na osobny film. I niekoniecznie mam na myśli terminatora. Jak już, to apokalipsę przez spinacze.